temat jest ważny. Zafascynowała mnie też postać bohatera. To jest młody dziennikarz, który znalazł się w Moskwie w 1933 roku. Pojechał w nadziei, że zrobi jakiś materiał ciekawy, wywiad ze Stalinem czy coś takiego, bo był pierwszym dziennikarzem, który zrobił wywiad z Hitlerem po dojściu do władzy. Kiedy tam pojechał, zorientował się, że coś się dzieje na Ukrainie, bo dziennikarze nie mają tam wstępu. No i przedostał się tam fortelem. I trochę tak jak Jan Karski, który poszedł do getta i potem do obozu koncentracyjnego, żeby móc opowiedzieć jako naoczny świadek, tak on przeszedł przez te najgorsze rejony głodu. Natychmiast został zdyskredytowany przez głównego korespondenta New York Timesa w Moskwie. Pisał, że przesadza ten młody człowiek, że to jest w ogóle kłamstwo, że żadnego głodu nie ma. Garetha Jonesa zamordowano, jak był na reportażu w Chinach. Jakiś gang przestępczy. Przechodziłem obok i na dobrą sprawę nawet nie wiedziałem, że tu film powstaje. Ale jest to dosyć nietypowe zjawisko. Widzę tutaj śnieg, wiosna się zaczyna. Radziecka flaga przykuwa uwagę. Także zrobiłem parę zdjęć, no i się tak przyglądam. Mieszkam tutaj w tym budynku. A mi się bardzo podoba. Znaczy ja pierwszy raz coś takiego widzę, także no, dla mnie to jest bardzo ciekawe. No, Kraków chyba jest bardzo fotogenicznym miastem. Akurat tutaj akurat gramy Londyn, a na ulicy Zygielewicza gramy Moskwę. Więc jak widzicie, Kraków jest bardzo uniwersalny. Oprócz Krakowa będą jeszcze Katowice, Dąbrowa Górnicza, będzie Warszawa. I no, potem się przerzucamy do Szkocji. To jest część Polska. I później Szkocja, a wcześniej byliśmy na Ukrainie. Zobaczymy Jamesa Nortona, który gra Garetha Jonesa, Vanessa Kirby, która gra Ade, Petera Sarsgaarda, który gra Durantego, Krzysztof Pieczyński i Beata Poźniak. My chcielibyśmy, żeby ten film wszedł na ekrany na początku 2019 roku.